Bardzo serdecznie Państwa witam na dzisiejszym wernisażu w galerii BWA. Cieszę się, że mimo tej strasznej pogody za oknem jesteście tutaj dzisiaj z nami. Bardzo serdecznie witam artystów Marcina Bartyszaka i Patryka Kowaczewskiego. Bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie witam pana prezydenta, pana Piotra Grzymowicza, który jest dzisiaj z nami również. Cieszę się bardzo. I pana dyrektora Wydziału Kultury, panią Gabrielę Konarzewską. Drodzy artyści, ja was tutaj zaproszę na środek, Marcinie, Patryku. Pracę Marcina Bartyszaka mieliśmy okazję w Olsztynie widzieć już parokrotnie, dwukrotnie z bardzo ciekawą realizacją indywidualną na sali głównej BWA i kilkukrotnie w wystawach zbiorowych z kolekcji Waldemara Anselma. Bardzo serdecznie witam Ciebie, Waldemarze, na naszym wernisażu. Patryka Kowaczewskiego też oglądaliśmy na wystawie zbiorowej z kolekcji. A dzisiaj nowy zestaw poszerzony. Bardzo się cieszę. Marcinie, bardzo się cieszę i bardzo Ci dziękuję za to, że zaproponowałeś nam tę podwójną wystawę w naszej galerii. Patryku, dziękuję Ci, że się nie bałeś tu przyjechać na północ. Marcinie, ja bym Cię poprosiła, ponieważ nie ma dzisiaj kuratora, którym jest zaprzyjaźniony z artystami Wojciech Fibak, to Marcinie, Ciebie bym poprosiła o parę słów na temat wystawy, Waszej współpracy i tego, co Panu przyświeca w tej pracy, w tej prezentacji. Panie Prezydencie, Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, najpierw zacznę od podziękowań. Może tak nie standardowo, ale w imieniu własnym i mojego serdecznego przyjaciela chciałbym podziękować pani Monice Sadowskiej. Chciałbym podziękować całej ekipie technicznej, panu Krzysztofowi, panu Jackowi, panu Tadeuszowi za absolutny profesjonalizm, który mojego przyjaciela również powalił. No i oczywiście dziękuję serdecznie pani dyrektor. Dlaczego tu jesteśmy i jak to się w ogóle stało? Otóż nasza przyjaźń ma już 30 lat, a właściwie jest kontynuacją przyjaźni Józefa Jankowicza i mojego ojca, tak można powiedzieć. I miejmy nadzieję, że się potoczy dalej poprzez asystentów, z którymi pracujemy, a więc Lucję Czarnecką i Tomasza Drewicza dalej. Bo ta współpraca nie dotyczy tylko wystaw, ale dotyczy również swojej działalności dydaktycznej, warsztatów, które robimy ze studentami. Obecnie w Wałbrzychu, w Starej Kopalni, w BWA jest wystawa, która wieńczy dwuletni projekt zniknięcia jako infekcja. Jest wystawą studentów właśnie z Bratysławy, z Poznania, z Wrocławia oraz z Czech. Tutaj znaleźliśmy z kilku powodów. Pierwszy powód to taki, że dysponujecie Państwo znakomitą przestrzenią wystawienniczą, ponieważ nie ma tu okien. To może się wydaje dziwne, ale dzięki temu osiąga się dosyć niebywałą sterylność. No i oczywiście przestrzeń daje różne możliwości ekspozycyjne. Te możliwości ekspozycyjne w kontekście jakby architektury wystawy przedstawia znakomicie zaprojektowany, bo jesteśmy z tego wszyscy bardzo zadowoleni, przez Tadeusza Burwiewicza, za co Ci serdecznie dziękuję, zaproszenie i plakat, który właściwie jest tylko wyrysowaną przestrzenią, w której wystawiamy. Myśmy w jakiś sposób uzgodnili z Patrykiem, co będziemy wystawiać, ale to, co jest jakby dla nas istotne, to, że niektóre rzeczy podejmujemy podobnie, a niektóre rzeczy inaczej rozumiemy albo zajmujemy się innymi jakby sferami. Jednak to, co nas na pewno łączy, to jest ta kwestia generacyjna i pokoleniowa.
Jest tam kilka lat między nami różnicy, niemniej jednak należymy do tego samego pokolenia, a od takiej strony wystaw i wspólnych działań, to chcę powiedzieć, że taką sytuacją, która chyba scementowała nas bardzo mocno, to jest rok 94, kiedy w Muzeum Nawańskiego na Bresie w Bratysławie robiliśmy wspólnie z kilkoma innymi kolegami, artystami słowackimi, z jednym z naszych przyjaciół Niemcem, Peterem Sebastianem Lange, wystawę, która nazywała się Kłopotyn. I właśnie do dzisiaj jest taką kultową wystawą, która właśnie prezentowała kompletnie inną sztukę niż do tej pory. I właśnie o niej się w takim kontekście historyczno-sztucznym dosyć dobrze mówi. Ta wystawa prezentuje najnowsze prace. Ja mam dwie premiery tutaj. Pracę, która jest właśnie dialogiem z twórczością Józefa Jankowicza. Z kolei Patryk zrobił pracę, która jest pewną formą dialogu z twórczością mojego ojca, a tak naprawdę z ostatnim z jego etapów twórczości, z cyklu Reszty Reszty. Tak podzieliliśmy tę salę, że właściwie mamy swoje własne przestrzenie. W środku znajdujemy się niejako razem, ale też to razem dzieli nas w jakiś sposób podejmowane zagadnienie. Teraz kurator. Kuratorem tej wystawy jest Wojtek Chwibak i właściwie wpadliśmy na taki pomysł, ponieważ jego związki jeszcze z Czechosłowacją z racji tenisa są bardzo mocne i silne. Moje związki z Patrykiem sięgają już czasów, kiedy właściwie jest to nie Czechosłowacja, tylko Słowacja i postanowiliśmy, że w jakiś sposób te wszystkie relacje, te międzyprzestrzenie powiążemy. Dlaczego nie ma Wojtka Chwibaka? Otóż Wojtek Chwibak w tym tygodniu otrzymał w Paryżu bardzo prestiżową nagrodę za popularyzację kultury francuskiej właśnie we Francji. Zrobił tam 20 wystaw sztuki francuskiej i otrzymał 2 czy 3 dni temu i do dzisiaj tam siedzi i fetuje z racji tego swojego święta. Bardzo zaszczytną taką, można powiedzieć, małą legię honorową, która była ukoronowaniem i szacunkiem jemu złożonym przez jakby miasto Paryż. Dlatego go tutaj nie ma. Gdyby nie to, no to myślę, żeby się pojawił. A jeszcze jest jedna rzecz, która jest szczególna. Otóż rodzina Wojtka Chwibaka stąd się wywodzi, ponieważ jego dziadek Józef przed wojną był tutaj architektem, o czym dzisiaj Tadeusz był łaskawy mi przypomnieć. Zresztą w tym króciutkim tekście, który Wojtek napisał, jest ta wzmianka. Znakomita przestrzeń, znakomita ekipa, z którą można pracować. To jest dla nas naprawdę przyjemność i komfort również nie tylko pracy, ale i przebywania tutaj. Ja już bym nie chciał więcej mówić. Oddam głos Patrykowi. Na chwilę powiesz, bo ty po polsku też umiesz, a możesz mówić po słowacku, bo uważam, że powinieneś 2 słowa powiedzieć. Nie, ja jestem super rockerski. Dobry wieczór. Co można powiedzieć jeszcze? Martin mówił o jakiejś współpracy z nami. Ja myślę, że ta współpraca bude kontinuować i jest to do mnie, nie wiem, jak polskie to jest, podsta, że możemy tu zrobić wystawę i myślę, że galeria w Olsztynie jest poważnie bardzo specyficzna i niesamowita w przestrzeń, gdzie jest możliwe zrobić wystawę, myślę, profesjonalnie i myślę, że ta nasza wystawa razem jest z mojego pogledu jest
dokonała do mnie. Nie wiem jak do Marcina, ale dziękuję Marcin za tą współpracę. Dziękuję dyrektorze, dziękuję i tu panowi prezydentowi z Olsztyna i dziękuję wam, że ste przyszli na tu wystawę w takom, takiej počasie alebo pogoda, alebo jak to jest pogoda, že padá, no ale je košmarne, no ale ja myślę, že to tak musí byť. Bude to trošička kamerálne. Ďakujem. Dziękuję bardzo, Patryku. Dziękuję też panowie za te bardzo miłe słowa. Jest mi naprawdę zawsze ogromnie... To jest cudowne słyszeć, że wam się tutaj tak dobrze pracuje. Ja wiem, że mamy wspaniałą ekipę i po prostu jestem tutaj zawsze spokojna przy organizowaniu tych wystaw, ale to jest zawsze też, myślę, że dla nas wszystkich ważne, kiedy to usłyszymy od gości. Panie prezydencie, to ja teraz bym poprosiła może o parę słów z okazji tego spotkania. Szanowny panie dyrektor, szanowni panowie artyści, szanowni państwo, spotykamy się jak zwykle w naszym biurze tutaj wystaw artystycznych naszej instytucji kultury, miejskiej instytucji kultury, gdzie dzisiaj usłyszeliśmy, nie tylko dzisiaj, bardzo wiele pięknych słów kierowanych pod adresem tej instytucji prowadzonej przez naszą panią dyrektor. Mówił o tym m.in. pan profesor. Dziękujemy za takie oceny, bo na pewno pani dyrektor, jej współpracownicy i również pani dyrektor Gabriela Konarzyska na takie oceny zasługują. Gratuluję. Spotykamy się w obiekcie, który ma swoją 50-letnią historię. Bo przecież tutaj mieści się Olsztyńskie Planetarium, tutaj mieści się Biuro Wystaw Artystycznych, obiekt, który został zrealizowany na cześć 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika, oddany w 1973 roku. Wiemy doskonale, że w tym roku obchodzimy 550-lecie urodzin Mikołaja Kopernika, że bardzo wiele wydarzeń się odbywało również w naszej Instytucji Kultury, również w Uniwersytecie. Jest z nami dzisiaj pan dziekan profesor Błoński. I wiemy, że nasi mieszkańcy kochają kulturę, kochają aktywność twórców, którzy cały czas inspirują również nas do poznawania świata. Szanowni państwo, był wspomniany również pan Wojciech Fibak jako kurator wystawy. My, troszkę ci, którzy mają kilkadziesiąt lat, pamiętamy pana Wojciecha, gdy również została w roku 78 wybudowana, oddana Hala Urania, która dzisiaj przechodzi kompleksową przebudowę i modernizację. Jednym z pierwszych wydarzeń był turniej Davisa, w którym brał udział nasz znakomity tenisista. A więc cenimy sobie jego aktywność dzisiaj jako mecenasa kultury, wtedy jako znakomitego Polaka, sportowca, który wygrywał na wszystkich, możemy powiedzieć, arenach świata, z czego byliśmy i jesteśmy zawsze dumni. Również chciałbym powiedzieć, bo tak troszkę do historii wróciłem, był kiedyś pan Wojciech na kortach na Jodłowej w trakcie turnieju, który był organizowany, miał przyjemność odbić kilka piłek z panem Wojciechem. Oczywiście bardzo tak amatorsko z mojej strony, ale są to zawsze miłe wspomnienia. Wiemy, że już niebawem oczywiście zaprosimy państwa na otwarcie naszej hali Urani. Jestem przekonany, będziemy mogli uczestniczyć w bardzo wielu organizowanych, przygotowywanych wydarzeniach, a więc i kulturalnych, bo od tego
rozpoczniemy 15 grudnia i na pewno sportowych, bo dzisiaj tym pierwszym wydarzeniem będzie na pewno mecz naszego Indykpolu 17 grudnia, a więc to są te najbliższe terminy. No ale dzisiaj spotykamy się tu i ze wspaniałymi artystami i zaraz będziemy mogli tą międzyprzestrzeń podziwiać, również wysłuchać jeszcze tam bezpośrednio na pewno naszych artystów i jednocześnie cieszyć się tym, że miasto Olsztyn ma możliwość współpracy z tak wspaniałymi artystami, zarówno z całego kraju, z zagranicy, ale i również, co wymaga wyjątkowego podkreślenia, naszymi olsztyńskimi, bo mamy znakomitych, których przecież na co dzień znamy i jesteśmy z tego dumni. Szanowni Państwo, pozwolę sobie w tym miejscu, z tej okazji serdecznie podziękować naszym artystom, panu profesorowi, doktorowi habilitowanemu Marcinowi Berdyszakowi w dniu tej wspaniałej wystawy Międzyprzestrzeń. Oczywiście rozumiem, jak zawsze to podkreślam, jest to nasze wspólne podziękowanie. Podziękowanie zarówno uczestniczących w tym wspaniałym wydarzeniu, jak i mieszkańców Olsztyna. Panu Patrykowi Kowaczowskiemu również z okazji dzisiejszej wyjątkowej wystawy. Dziękuję bardzo. Ponieważ pani dyrektor oczywiście bezpośrednio współpracuje ze wszystkimi kuratorami, nie ma pana Wojciecha Fibaka, więc poproszę panią dyrektor o przekazanie wielkich podziękowań i gratulacji za to, że dzisiaj możemy uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu. Dziękuję. Gratuluję. Marcinie, ciebie będę pewnie prosiła o przekazanie panu Wojtkowi. Jeszcze zanim obejrzymy wystawę, wiem, że jest z nami pani dyrektor Zbawiła z Częstochowy, pani Anna Szumlas, witam serdecznie. I umknęło mu podkreślenie, że jest przewodniczący Rady Kultury, pan Wiktor Wójcik. Witam serdecznie, miło mi, że jesteśmy wszyscy. Ja chciałam podziękować serdecznie za to, że jesteśmy tutaj razem. Dzięki Marcinie, mam nadzieję, że przed nami jeszcze wspólne projekty. I też mam nadzieję, że mam nadzieję na dalszą współpracę po prostu. I teraz cóż, będę życzyć Państwu bardzo miłego wieczoru. Oczywiście korzystajcie z tego, że artyści są tutaj i na pewno chętnie opowiedzą więcej o swoich pracach, bo one nie są jednoznaczne i może czasami wymagają albo też wzbogacą naszą interpretację i naszą wiedzę o ten autorski komentarz. I zapraszam. Miłego wieczoru. Dziękuję serdecznie. Dziękuję pani prezydencie. Dziękuję wam wszystkim.